Jest ze mną Maciej Dąbrowski z kanału Z Dupy. Powiedz nam, jak wrażenia z dzisiejszego eventu? Wrażenie fantastyczne. Ja od razu Państwa przeproszę na samym wstępie, że będę tak się chamsko zachowywał, ponieważ w tym momencie sam sę pastylkę ze względu na moje gardło, które no niestety doznało kilku urazów wczorajszego wieczora. I koleżanka tutaj zaoferowała mi pastylkę do ssania, więc skorzystałem z okazji. Dobrze, a teraz odpowiadając na pytanie, jakie moje wrażenia? Moje wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne oczywiście. Tak jak większość rzeczy, które słyszą ludzie w Etiopii u lekarza. Pozytywnie, jest pozytywnie. Czuję się bardzo fajnie, jest naprawdę ekstra klimat. Ludzie są fantastyczni, fantastyczni młodzi ludzie, którzy przyszli tutaj i którzy naprawdę mają serce do tego i oni się naprawdę jarają i to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, widać ten zapał w nich i to, że można do nich gdzieś tam dotrzeć i oni naprawdę to, co robimy, wierzą. Zdziwiła cię ilość ludzi, jaka dzisiaj przyszła? Nie zdziwiło mnie, ponieważ przygotowało mnie już kilka innych meetupów na to. We Wrocławiu meetup, pół roku temu właśnie pierwsza edycja tego, IEM w Katowicach, gdzie są tłumy ludzi, gdzie po prostu wychodzi Rezi albo Pingwin, czy tam ktoś, czy Stu i nagle dziewczynki jakieś płaczą, no jak na koncercie Beatlesów. No takich sobie, wiesz, wychowaliśmy idoli, co absolutnie nie umniejszając tutaj nikomu, nie? Bo takie są czasy, takie mamy w tej chwili gwiazdy wśród młodzieży. No mnie tam, ja nie jestem jednak targetowo aż tak bardzo do tej takiej super, super, super dzieciarni, ale dużo dzieciaków mnie oczywiście ogląda i fajnie, bo gdzieś tam poprzez oczywiście mój dosyć kontrowersyjny kanał mogę przemycić troszeczkę siebie, przemycić troszeczkę moich jakichś tam wartości, przemycić trochę kultury, która mnie ukształtowała i która, no, którą chętnie chciałbym się podzielić z kimś, żeby jego również mogła ukształtować. Średnia wieku twoich widzów jest tak około 15 lat. Spodziewałeś się, że to będą tak młodzi ludzie? Średnia wieku moich widzów to jest 18-24, to jest średnia ze statystyk YouTube'owych, to jest 50% osób. Następną grupą, która jest dalej, to jest 24-31 i to jest kolejna w kolejności grupa, a dopiero trzecią grupą są właśnie dzieciaki 14-17. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że często wiek jest zawyżany, żeby móc oglądać pewne treści, ale mimo wszystko, jak tak patrzę, jasne, mnóstwo dzieciaków mnie tutaj kojarzy i tak dalej, ale też pamiętajmy o jednej takiej podstawowej psychologicznej, socjologicznej rzeczy. Jeżeli tłum podchodzi do kogoś, znaczy wystarczy, że jedna osoba zaczyna robić sobie z kimś zdjęcie, nagle ustawia się wianuszek innych osób, żeby sobie zrobić zdjęcie, nawet nie wiedząc, kim ta osoba jest, więc to było, jest, zawsze będzie. To jest, jak ktoś patrzy w górę, w niebo, to jest taki psychologiczny eksperyment. To nagle wszyscy zaczynają patrzeć w niebo, mimo nic nie ma. Ty jesteś jednak osobą bardzo rozpoznawalną, ponieważ kiedy tutaj się przechadzałeś po torwarze, nie było osoby, która nie zwróciła na ciebie uwagi i wszyscy wiedzieli, kim jesteś. No ja właśnie, wiesz, tak sobie pomyślałem parę razy, że przejdę, bo tam mam swoje stanowisko z ciuchami, że przejdę, założę kaptur, wygląda teraz jak przeciasny kondom, założę okulary i tak przemknę, tylko na śmierć zapomniałem o tym, że mam jeszcze tatuaże, które są dosyć charakterystycznym elementem mojego looku, mojego wyglądu, więc no niestety nie udaje się tak przemknąć. No i tak jak mówię, to jest lawinowy efekt domina, jedna osoba rzuci i wszyscy z dupy, z dupy, z dupy, z dupy i lecą jak w moim przypadku muchy do gówna. Dużo autografów dzisiaj rozdałeś? Staram się nie rozdawać autografów, bo ja bardzo źle piszę. Mam strasznie brzydki charakter pisma. Nie umiem pisać, zawsze się podpiszę inaczej i zwykle to też jest tak, że wiesz, robię autograf, to i tak jest, ktoś chce zdjęcie, tak czy siak. Ja uważam, że fajniejszą pamiątką dla kogoś jest zrobienie zdjęcia, wspólnej fotki. To jest o wiele fajniejsza, ciekawsza rzecz. Do fotki można zapozować inaczej, można zawsze za każdym razem ją zrobić inaczej. Chociaż ja już mam zestaw min opanowany mniej więcej, tak sobie nimi żongluję. Poza tym do niedawna miałem złamaną rękę. Miałem jeszcze wczoraj gips, ale wczoraj z kolegami ściągnęliśmy ten gips sobie. Nagraliśmy to oczywiście, będzie w najnowszym odcinku, więc jeszcze ta ręka nie jest za bardzo sprawna, więc podpisuję się trzymając, tak po jak trzylatek długopis lewą ręką, więc za bardzo autografu nie daję, zdjęć zrobiłem z parę tysięcy. Nie obawialiście się sami zdejmować gipsu w domowych warunkach? Nie, obawialiśmy się troszkę, tym bardziej, że okazało się, bo u Gimpera byłem, takiego innego youtubera, że okazało się, że Gimper nie ma nożyczek w domu. Nie wiem, jak można nie mieć nożyczek, co to za gej, który nie ma nożyczek u siebie.
więc wzięliśmy nóż kuchenny i nożem kuchennym rozkrajaliśmy ten gips. Właściwie to była szyna, więc rozkrajaliśmy warstwę, która jest watą. No, trochę się pociąłem tutaj, ale spoko, no daliśmy radę. No robiliśmy unboxing gipsu, wypadła niezła kosa. Powiedziałeś, że przez gips i przez to, że jeszcze ręka nie jest do końca sprawna, miałeś problemy z podpisaniem się. Tak a propos pisania, byłeś 2 lata na studiach prawniczych. Dlaczego nie wyszło? Nie, nawet nie wyszło, wiesz. Ja najpierw zdawałem na reżyserię, jak byłem tam młodszy, tylko wtedy do Katowic nie przyjmowali nikogo, kto nie miał, kto miał mniej niż 26 lat. Ja miałem wtedy 19. I oni mieli bardzo jakieś restrykcyjne zasady, tym bardziej egzamin. Ja w ogóle podszedłem do egzaminu z jajem, że zrobię śmiesznie. I tam wszyscy dawali, wiesz, jakieś tam filmy. Spokój, na przykład nazwa etiudy takiej, nie? Albo pan Cogito, jakaś nazwa etiudy. Dałem człowiek kontra człowiek krzesło i Filip Bajon chyba nie zrozumiał tego filmu. No ale mało kto rozumie filmy Filipa Bajona też z drugiej strony. Wracając jednak do tematu, ostatnią opcją, która mi się gdzieś tam pojawiła, było zaoczne prawo, więc poszedłem na zaoczne prawo, no i sobie postanowiłem, że w przyszłym roku zdam na dzienne. No i zdałem na dzienne właściwie bez problemu i od razu zostałem przepisany na drugi rok, tylko nie miałem jeszcze zaliczonego prawa rzymskiego i wtedy pojawiło się MTV i tam we wrześniu. No i zacząłem jakby pracę w MTV od przyszłego roku i olałem te studia, bo ja nigdy nie chciałem być prawnikiem i mnie to też nigdy jakoś super nie kręciło. Prawo dla mnie jest czymś... oczywiste, no ważnym i tak dalej, ale ja nie lubię rzeczy, które jakby tłamszą moją kreatywność, a prawo jest najmniej kreatywnym chyba kierunkiem na świecie. No już nawet medycyna jest bardziej kreatywna, w medycynie można wykombinować więcej rzeczy niż w prawie. To może medycyna, tak a propos samodzielnego zdejmowania gipsu? No bardzo chętnie, tylko nie przyjmują ludzi po 30 roku życia na medycynę. Powiedz nam jeszcze tak a propos studiów, czy... Będąc tak osobą barwną i kontrowersyjną, czy zdarzały ci się jakieś kłótnie z wykładowcami, jakieś tutaj uwagi? Znaczy nie, życzyłem śmierci jednemu, ale bo był strasznym. Natomiast nie, nauczyciele, wykładowcy, profesorowie bardzo mnie lubili i to było naprawdę fajne, że na przykład przychodziłem do jednego, on wiedział, że nie jestem jeszcze na tym drugim roku formalnie, ale nie wyrzucał mnie z sali i normalnie ze mną rozmawiał w ogóle i kibicował mi, jak zacząłem tam w tym MTV coś robić, więc ogólnie bardzo spoko było. Nie miałem jakichś tam ani animozji, ani jakiś niesnasek. Było całkiem spoko, jeżeli chodzi o Uniwersytet Śląski. Jak wspominasz pracę z panem Majewskim? Fantastycznie, Szymon jest super gościem. Ja uwielbiam Szymona, zawsze uwielbiałem jego poczucie humoru prywatne. Prywatnie Szymek jest jednym z zabawniejszych gości, których znałem. On naprawdę wchodził na zebranie nasze i ta jego nerwica natręt, taka, te jego przyruchy różne, jego powiedzonka, to czasami dla niektórych było męczące, ale dla mnie no, to był zajebisty. No. Jego abstrakcyjne poczucie humoru, czarne bardzo poczucie humoru powodowało, że no, zyskiwał wiele w moich oczach. No niestety się hamował na wizji i na wizji oczywiście zdarzały mu się super fantastyczne rzeczy, ale potem już troszkę zaczął, że tak powiem, kolokwialnie obciągać. Jakby on też nas hamował, nie mogliśmy pewnych rzeczy wypuszczać, bo to było firmowane jego nazwiskiem, więc on troszeczkę jakby nie chciał, żebyśmy pewnych rzeczy robili, a my, no ja przede wszystkim chciałem troszeczkę ostrzeć, troszeczkę bardziej, troszeczkę tak po swojemu. Dlaczego, jeżeli chodzi o Szymona, jeżeli chodzi o telewizję, miał bardzo dużą publiczność i jego programy się podobały, a na YouTubie jakoś tak słabiej? Słuchaj, z telewizją jest tak, że... widz nie wybiera sobie, co będzie oglądał. Znaczy tak, wybiera sobie spośród różnych kanałów, ale załóżmy, że jest przywiązany do TVN-u, jest przywiązany do Polsatu, do TVP i sobie ogląda ten Polsat, TVP, TVN, bo wie, że oni mu podsuwają kanały, programy, które on lubi, tak? No i Szymona oglądało się dlatego, bo to był jedyny taki program. No, w tej chwili na YouTubie jest... Ja staram się, właściwie może nie staram się zrobić taki program jak on, bo to jest coś zupełnie innego. No, to jest moje w ogóle absolutnie. Tylko sama konstrukcja jakby tego wszystkiego wydaje mi się, że gdzieś tam jakby jest podobna. Tak mi się czasami wydaje. Ważne jest to, żeby być sobą na YouTubie i Szymon... jakby za bardzo starał się być troszeczkę młodzieżowy w tym wszystkim, za bardzo próbował wejść w grunt ludzi, którzy
zupełnie inaczej patrzył na świat i on ich nie rozumiał. A im bardziej on ich nie rozumiał, tym bardziej oni jego nie rozumieli i go troszeczkę podśmiechujki były z Szymona. I Szymon, tak jak mówię, jest fajnym facetem i bardzo fajne jest to, że on w pewnym momencie stwierdził, że będzie robił to, jak lubi, czyli po swojemu. I ma w dupie opinie innych i to się naprawdę ceni. Czyli nie warto patrzeć na statystyki, po prostu jeżeli masz garstkę osób, która cię ogląda, która cię lubi, która cię ceni, warto dla nich to robić. Jasne, że tak. Tylko jest jeszcze jedna kwestia. Musisz z czegoś wyżywić rodzinę, siebie, rodzinę, kogokolwiek ze swojego otoczenia. I często jest tak, że ludzie nie osiągają sukcesów, a robią fajne rzeczy. Niestety muszą przerwać robienie tych fajnych rzeczy, bo żeby robić jeszcze fajniejsze rzeczy, potrzeba jeszcze więcej czasu, jeszcze więcej trzeba poświęcić. Ja poświęciłem w sumie wszystko, w tej chwili nic innego nie robię poza tym YouTube'em, ale też nie miałbym czasu robić cokolwiek innego. I ja się fantastycznie cieszę, bo po raz pierwszy w życiu robię coś, co jest w 100% mną, nie tłumaczę się przed nikim, nikt mi nie mówi, jak mam to zrobić, nikt mi nie mówi, tu jest nieostro, tutaj coś zrobiłeś, ja bym to inaczej przyciął. Jest tak, jak ja chcę. Czyli YouTube daje taką nieograniczoną wolność. Tak, daje nieograniczoną wolność. Oczywiście, wiesz, no, dużo twórców jakby ogranicza się sama, bo jakby chcą trafić do konkretnego targetu. Ja nie mam konkretnego targetu. Ja nie mam ludzi, do których chcę trafić, że chcę trafić do tych i do tych. Ja chcę trafić do fajnych ludzi po prostu. Do ludzi, którzy są inteligentni, którzy kumają moje poczucie humoru i gdzieś tam w morzu wyłowią sobie po prostu coś wartościowego. A co z tymi, którzy twojego humoru nie rozumieją, którzy oglądają twoje filmy, a potem mają do ciebie pretensje, bo powiedziałeś tak, użyłeś takiego słowa, to było niecenzuralne, to było brzydkie. Tak, wiesz co, to jest taki paradoks Polaka trochę. Zauważyłem taka polska mentalność, nie zauważyłem tego za granicą, zauważyłem to niestety w Polsce. Nie obrażając oczywiście mojego narodu, ale no niestety tak troszeczkę jest, że kiedy na przykład śmieje się z gejów, ale pocisnąłeś tej ciocie, temu ciotowi, temu Rafale, ale w ogóle ekstra zajebiście. Ale katolików? Chyba szanuj. Nie, nie możesz się śmiać z Jana Pawła. O nie, jest świetna, nie możesz. I to jest właśnie ta hipokryzja, że śmiejemy się z wszystkiego, ale nie z rzeczy, które nas dotyczą. Ja się śmieję sam z siebie. Mam małego penisa, to się z tego śmieję. Tyle. Trzeba być szczerym po prostu. Oczywiście, trzeba być szczerym, trzeba być uczciwym wobec siebie, wobec innych ludzi. Więc jeżeli nagrywasz swoje filmy na YouTubie, to jesteś w 100% autentyczny. Nie robisz tam niczego, żeby się spodobało, tylko po prostu dajesz siebie wszystko. Jestem sobą w 100%, to są, wiesz, gdzieś tam moje poglądy. Oczywiście, wiesz, jeżeli rzucam jakimś żartem o Żydach, to nie znaczy, że ja nienawidzę Żydów. Jeżeli rzucam żartem o gejach, nie znaczy, że ja nienawidzę gejów. Tak samo z katolikami. I to nie jest tak. Ja po prostu śmieję się z zastanej rzeczywistości, z rzeczy, które mnie otaczają i też wychodzę z założenia, fantastycznego założenia, z którego wychodzili też twórcy Monty Pythona. Śmiej się z wszystkiego. Nie oszczędzaj nikogo właśnie po to, żeby potem się nie musieć usprawiedliwiać. No. Podobno z pierwszym filmem, który nagrałeś, czekałeś rok, zanim go opublikowałeś. Dlaczego? Bo wiesz co, byłem strasznie niepewny kamery, nagrałem. Nie umiałem wtedy też montować jakoś specjalnie, dopiero zaczynałem przygodę, siedziałem z montażystą zwykle przez 10 lat mojej pracy w telewizji i tak dalej, to montażysta zawsze mi montował, a ja siedziałem i mówiłem tak, ale nigdy sam się za to nie zabierałem, bo wiedziałem, że nie dam rady. Okazało się, że dam radę i zaczęło mi to w końcu wychodzić. No i po pewnym czasie ja też byłem trochę nieokiełznany z kamerą, bo miałem dużą przerwę w byciu przed obiektywem przez moich szefów, którzy mnie skutecznie utwierdzali w tym, że ja przed obiektywem jestem po prostu. I tak na początku było rzeczywiście, ale potem zacząłem być coraz lepszy. W pewnym momencie ciach ucięli mi te skrzydła, nie mogłem się dalej wykazywać, więc poszedłem na drugą stronę. No i wtedy nagrałem sobie ten jeden odcinek, no i czekałem z nim prawie rok. I też zacząłem robić taki program, reżyserować Puk Puk to my dla Wiwy. I to był naprawdę fajny program, naprawdę robiliśmy fajne rzeczy. Ja też tam byłem przed kamerą i nagle zobaczyłem siebie zupełnie z innej perspektywy, że to, co ja robię, bawi ludzi, że bawią te rzeczy, te moje żarty i tak dalej, bawią tych ludzi. I stwierdziłem, kurwa, chuj, zmontuję to. Zmontowałem to do końca, wrzuciłem, dzień później nagrałem od razu drugi odcinek i wrzuciłem drugi odcinek, który różnił się po prostu diametralnie od tego pierwszego. No i już zaczęło się toczyć, zaczęło się to podobać ludziom, moim znajomym, więc stwierdziłem, kurwa, no to jest to, co lubię, to jest to, co mi sprawia frajdę, no. Czujesz się osobą spełnioną w tym, co robisz? Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że nigdy nie należy być spełnionym. Nigdy nie należy być do końca spełnionym po to, żeby się móc napełniać zawsze więcej, mocniej i nigdy nie osiągnąć pewnego celu, żeby nie powiedzieć sobie, dobra, osiągnąłem wszystko, to co teraz? Gówno.
Dobrze, powiedz nam jeszcze, jakie masz pomysły na przyszłość, jeżeli chodzi o twoje filmy? Wiesz, nie zdradza się takiej rzeczy. A tak serio, to mój kanał się cały czas rozwija. To nie jest tak, że wymyśliłem sobie, dobra, za miesiąc będę robił taki format, potem taki format. Po prostu coś trafia, ekstra, super. Tak samo, wiesz, zrobiłem jakąś piosenkę i fajnie trafiło, to teraz następna, następna i następna i tak dalej. I staram się, wiesz, zawsze, za każdym razem coś zrobić, zaskoczyć widza, samego siebie zaskoczyć. Przede wszystkim robię coś, co mnie samego śmieszy. Zwykle się mówi, że jeżeli coś śmieszy twórców, na przykład przy komediach tak jest, jeżeli twórcy się śmieją, to znaczy, że będzie k***owo, że będzie nieśmieszna komedia. A w przypadku YouTube'a, w przypadku tego, co ja robię, zwykle jest tak, że jeżeli ja się z czegoś śmieję, to zwykle jest po prostu śmieszne. No okazuje się, że ludziom też się to podoba, a jeżeli się nie podoba, to trudno, no ja mam z tego przynajmniej satysfakcję i mnie to bawi. Innym YouTuberom podobają się twoje filmy? Jak to komentują? Tak, i wiesz co, ja dostałem bardzo dobry feedback od innych YouTuberów. Dostałem mega poklepanie po plecach. Chcieli, wiesz, ze mną się crossować, chcieli ze mną robić jakieś filmy wspólnie. Bo my też, to jest takie poletko, które my właściwie sobie sami tworzymy. To jest tak jakby, wiesz, telewizja troszeczkę tworzona na nowo. Jakby jesteśmy takimi mistrzakami, Ninami Terentiew, Solorzami, Żakami. I my sobie sami jakby tworzymy ten cały content i póki co my się jeszcze wszyscy kolegujemy i sobie pomagamy. Być może w przyszłości zaczną się robić straszne rzeczy i tego nie życzę oczywiście YouTube'owi, ale żeby się nie skończyło tak jak w telewizji, że w pewnym momencie przychodzi Krzysztof Ibisz do Polsatu i nie ma opcji, żeby się pokazał w TVN-ie. A my robimy tak, że wiesz, no ja występuję u Pingwin u mnie, występuję, abstrahuję, oni u mnie i to jest fun, bo... dzwonię, no i chłopaki, potrzebuję was do jednej sceny. Dobra, chodź, przyjeżdżaj, robimy. Super. A z którym YouTuberem najmilej wspominasz współpracę? No z chłopakami z Abstra, wiesz, ja z nimi tak się trzymam najmocniej. Z Gonciarzem też super współpraca była. Znaczy ja bardzo się lubię z Krzysiem. Teraz z Mieczyńskim nagrywałem, z Jasiem Dąbrowskim przed chwilą. Strasznie się do mnie dobijają po prostu stąd z dołu ludzie jacyś z LiveTuba, więc zaraz będę musiał chyba uciekać z tego wywiadu. Dobrze, to będziemy kończyć. Dziękujemy bardzo serdecznie. Miło mi było serdecznie. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem i wypikujecie wszystkie kurwy. Tą też. Temu też. Dziękujemy.